Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. W dzisiejszym wideo chciałam zrobić małe podsumowanie i opowiedzieć Wam o roślinach, które w ogrodzie kwitną najdłużej. Takie, które moim zdaniem powinny kwitnąć co najmniej 3 miesiące. Dzisiaj policzę i pokażę Wam te, które u mnie w ogrodzie dają najlepiej radę. Zapraszam na ten odcinek. W moim ogrodzie, jak wiecie, staram się wprowadzać ogromne ilości kwiatów, tak żeby coś kwitło od samego początku sezonu aż do końca. I bardzo dużo roślin kwitnie, ale około 2-3 tygodni. I wiosną około 2-3 tygodni kwitną nam na przykład, powiedzmy, zacznijmy od krokusów, narcyzów, tulipanów. Potem tak samo dwutygodniowe kwitnienie to jest mniej więcej czy 3. Są to różaneczniki, lilak, piwonie, one wszystkie kwitną bardzo podobnie. Oczywiście nie mówię o tym, żeby tych roślin nie wprowadzać. To jest fantastyczne, jeżeli one wiosną dodają nam mnóstwo koloru, ale dzisiaj chciałam się skupić na takich roślinach, które kwitną dłużej. Czyli ich kwitnienie opierałam, że powinno trwać co najmniej 3 miesiące i ta roślina powinna nam dawać 3 miesiące takiego pięknego efektu w ogrodzie, a jeszcze najlepiej, jeżeli niewiele przy niej trzeba robić. W moim zestawieniu będą zarówno rośliny jednoroczne, dwuletnie, krzewy, wszystko co kwitnie i byliny. Zaczynamy, nie będziecie zszokowani, od mojej rośliny numer 1, która kwitnie u mnie od maja. 15 maja rośliny zostały posadzone, przyjechały do mnie już kwitnące i kwitną do teraz. Mamy teraz koniec września, cały czas były pełne kwiatów. Są to supertunie odmiany Vista, najlepsza moim zdaniem bubblegum. To jest roślina terminatorka, mam ją zarówno w donicach, mam ją też na rabatach i one, mam wrażenie, że jesienią najlepiej wyglądają te na rabatach, albo takie, które mają duże donice. Te, które były w doniczkach z małą ilością ziemi, wyglądają nieco gorzej. Natomiast ja polecam Wam te rośliny wprowadzić do swoich ogrodów, bo będziecie się cieszyć kwiatami przez naprawdę wiele miesięcy, czyli maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, a nawet do października. 5 miesięcy kwiatów to jest moja rekordzistka. Supertunia lubi miejsca słoneczne, ale w półcieniu sezona też pięknie kwitła. Najlepiej i najmniej, może tak, najmniej energii i najmniej pracy wkładałam w te supertunie, które były na rabatach. U nas w tym roku było bardzo dużo opadów, także supertunie wsadzone na rabatach same rosły, same kwitły, nie były czyszczone. Słuchajcie, ciągle wyglądają jak taka po prostu kula kwiatów. Aby pokazać Wam roślinę numer 2, idziemy na front domu, będzie to róża. Róże w tym roku udały się genialnie, ale tu przy okazji możecie zobaczyć, jak supertunia Vista Bubblegum wygląda na rabacie. Dosłownie to jest też niesamowite. Mój numer 2, róże. W tym roku róże udały się naprawdę fantastycznie, kwitły tak obficie, że to był jeden z lepszych, takich, wiecie, dobrze przetrwały zimę, nie przymarzły im pędy i fantastycznie kwitły, mimo tego, że była dość chłodna wiosna. Ale ja dzisiaj chciałam skupić się na jednej róży, bo wybrałam z wszystkich róż, które mam, a mam ich, wiecie, ponad setkę, prawie do 200 dochodzi. Tak naprawdę ta róża kwitła cały czas. Ona zaczęła kwitnąć na początku lipca i do tej pory ciągle jest obsypana kwiatami. Ta odmiana nazywa się Garden of Roses. Jest to róża niska, ma bardzo delikatny, prawie w ogóle nie czuć jej zapachu, więc to jest jej minus. Ale jeżeli mówimy sobie o efekcie wizualnym, to ona zdecydowanie to jest to, słuchajcie. Cały czas obsypana kwiatami. Te kwiaty są drobne, ale też pięknie wyglądające. Do tego jest w klastrach są te wszystkie nasze kwiaty. Róża jest bardzo zdrowa, nie ma w ogóle plamistości, liście ciągle są piękne, zielone, nie cierpiała na żadne choroby i do tego trzyma cały czas taki fantastyczny pokrój. Także dla mnie w tym roku numer 1, jak widzicie, mamy koniec września, ona jest jeszcze cała obsypana pąkami, będzie prawdopodobnie kwiatami cieszyła, a nas aż do przymrozku.
Kwiaty róży Garden of Roses mają wiele zalet. Po pierwsze, ona ma bardzo interesujący kolor. Czasami kwiaty są lekko różowe, czasami są morelowe. Jak jest bardzo ostre słońce i bardzo gorąco, wybarwiają się niemal w taki bardzo blady róż. Nie jest to róża, która mocno się obsypuje. Kwiaty bardzo często zasychają nam niemalże tutaj na pędach, co ja lubię, bo czasami są takie róże, które wiecie, śmiecą bardzo wokół. Ta tego nie robi. I dla mnie jakby jedyne, co mogłoby jeszcze być, to żeby ona miała niesamowicie intensywny zapach, ale nie można mieć wszystkiego. Ona w tym roku dostaje nagrodę dla róży najbardziej cieszącej wizualnie na rabacie. Kolejna roślina to szałwia amisztat. Wiecie, że w tym roku spróbowałam po raz pierwszy z tą rośliną. Ja jestem zachwycona. Kupiłam sadzonki, ale możecie też wysiać ją oczywiście sami. Natomiast ja kupiłam sadzonki i posadziłam je w maju. I od maja, wydaje mi się, że w przeciągu 3 tygodni zaczęła mi kwitnąć i od tamtej pory cieszy ogromną ilością kwiatów. Zwróćcie tylko uwagę na to, że ta roślina jest niesamowicie wysoka. Zobaczcie, ona jest wyższa ode mnie i tak Wam się rozrośnie. Także pamiętajcie, że to będzie tył rabaty. Fantastyczna roślina. Pięknie kwitnie bez ogławiania, to jest bardzo dla mnie ważne, że ja niewiele muszę robić. Nie ma tutaj żadnych podpórek, bardzo ładnie, sztywno się trzyma. Regularnie wypuszcza nowe kwiaty i robi to bez ogławiania, co ja po prostu uwielbiam. Dlatego tak lubię supertunie, dlatego lubię werbeny, dlatego lubię szałwie, bo niewiele trzeba z nimi robić, a kwiaty są cały czas, rośliny są pełne zapylaczy, motyle, pszczoły, trzmiele, słuchajcie, wszystko aż się rusza, co jest po prostu fantastyczne. Po ostatnim wideo przyszło dużo pytań, czy to jest bylina, która będzie zimować. To jest bylina wrażliwa na przymrozki, także zostawienie jej w ziemi, jeżeli będzie ostra zima, niestety spowoduje, że roślina nam padnie. Także ja będę traktować ją raczej jako jednoroczną, ale zadałam ostatnio pytanie na Instagramie wśród moich obserwatorów, jakie wy macie doświadczenia z tą rośliną, bo u mnie jest pierwszy raz. I dziewczyny napisały mi, że roślina wykopana do donicy i zadołowana w szklarni, okryta, przezimowała im i w przyszłym roku cieszyły się znowu kwiatami. Także dla tych, którzy chcieliby roślinę przezimować, trochę oszczędniej do tego podejść, można w ten sposób zrobić i spróbować. Ja spróbuję jedną i powiem Wam w przyszłym roku, czy się udało. Pokazując Wam szałwię, chciałam Wam pokazać też jeszcze jedną szałwię, która także kwitnie od maja do teraz, bez przerwy. Kolejna roślina to roślina jednoroczna, szałwia omączona. Zwróćcie uwagę, że szałwia jest omszona, a druga to jest omączona i to są inne szałwie. To jest szałwia jednoroczna, ona zdecydowanie u nas nie przeżyje przymrozków, ale fantastycznie się wysiewa i w przyszłym roku być może będziecie mogli cieszyć się własnymi roślinami. Możecie ją siać sami, ja kupuję sadzonki, dlatego że w maju one są już kwitnące. Gdybym ja siała je w domu, to tymi kwiatami cieszyłabym się później, a zależy mi tutaj szybko na efekcie. Tutaj na rabacie mam supertunie Viste Bubblegum, właśnie szałwię omączoną. Do tego mamy szałwię rosyjską perowską i z tyłu mamy werbenę patagońską. Tutaj na początku sezonu są tulipany, a potem w maju, kiedy tulipany przekwitają, właśnie wkraczają te rośliny. Szałwia rosyjska, też moglibyśmy ją tutaj w sumie wciągnąć do naszego rankingu. Jest to roślina, która kwitnie od wakacji, powiedzmy, czyli też od lipca. No teraz już tak coraz gorzej wygląda, ale ciągle jest jeszcze kolor. Tak samo mamy z tyłu werbenę i to jest werbena z zeszłego roku, która przetrwała. Natomiast tutaj mamy te rośliny jednoroczne. Co jest zaletą dla mnie szałwii omączonej? To, że nie trzeba jej ścinać, nie trzeba jej ogławiać, ona sama cały czas kwitnie. Nie ścięłam nawet jednego pędu w tym roku, także jak możecie zobaczyć, są i właśnie te przekwitnięte, z których możecie zebrać nasiona i właśnie wysiać je na przyszły rok. Natomiast ciągle te kwiaty tłoczy sama z siebie, nie trzeba jej ogławiać. Dużo roślin jednak potrzebuje tej stymulacji ze ścinaniem, żeby zakwitnąć ponownie. Tutaj tego problemu nie ma i cały czas mamy ten taki naprawdę głęboki fiolet, który w połączeniu z różowymi kwiatami Visty Bubblegum wygląda moim zdaniem fenomenalnie. Kolejne rośliny, które kwitną od lipca i ciągle cieszą nas kwiatami, to hortensje. I tutaj będziemy sobie mówić o różnych hortensjach. Jako pierwsze w moim ogrodzie zakwitają hortensja ogrodowa Otaxa. Ona kwitnie od lipca i jest to, uważam, z moich doświadczeń najlepsza hortensja ogrodowa. Dlatego, że kwitnie na pędach dwuletnich, ale kwitnie też na pędach tegorocznych, co jest ogromnym plusem, jeżeli pędy Wam przemarzną. U mnie ta hortensja też fantastycznie zimuje. I teraz miałam ostatnio taką dyskusję z Wami właśnie na Instagramie. Nie do końca jestem przekonana, czy jest to po prostu taka cecha Otaxy, że ona fantastycznie zimuje, czy miejsce, które ja dałam tej hortensji, czyli przy ścianie domu, tutaj jest miejsce, które jest bardzo dobrze oświetlone. Ona dostaje dużo światła, natomiast nie dostaje światła w okolicy, powiedzmy, 12:00, czyli wtedy, kiedy to słońce jest takie najbardziej ostre. I wydaje mi się, że dlatego też nie jest nigdy przypalana, bardzo dobrze wygląda, ale też jest chroniona przed ostrym słońcem, zimnymi wiatrami i mrozem.
Jeżeli chcecie spróbować z hortensją ogrodową, spróbujcie z otaksą. Wydaje mi się, no ja mam tak dobre z nią doświadczenia, że chciałabym Wam ją bardzo polecić. Jeżeli ktoś z Was ma otaksę, proszę napiszcie w komentarzach, czy też u Was jest tak fantastycznie, czy różne macie z nią doświadczenia. Jak już sobie tutaj jesteśmy na tej rabacie, od razu przejdziemy do hortensji innych, do Annabel i do Limelight, które mamy tutaj. Równo z otaksą zaczyna kwitnąć hortensja Annabel i strąg Annabel. Są to hortensje drzewiaste, czyli krzewiaste i one kwitną nam jako pierwsze. Na początku pojawiają nam się takie parasole, które są delikatnie białe, potem kwiaty robią się śnieżnobiałe. Wygląda to po prostu fenomenalnie, aż świeci ta rabata i tak kwiaty wyglądają w lipcu i w sierpniu. Po tym okresie kwiaty zaczynają wybarwiać się na takie właśnie limonkowo-zielone. Ja bardzo lubię też ten efekt, oczywiście uwielbiam, kiedy one są śnieżnobiałe, ale na tym etapie, kiedy kwiaty już nam się wybarwią do zielonego, to aż do przymrozku bardzo często cieszą nas właśnie, wyglądając w ten sposób. A kiedy przyjdzie przymrozek, kwiaty wybarwiają się na brązowo. I ostatnio była taka dyskusja, bo część osób powiedziała, że lubi je ścinać tak, żeby nie straszyły ich te kwiaty, a ja je lubię. Uważam, że takie kule brązowe w ogrodzie dają też nam fajny wizualny efekt, także powiedziałabym, że mogą nas cieszyć najdłużej te kwiaty i później jak na przykład spadnie śnieg, czy one są przymrożone, wygląda to przepięknie. Dla mnie to jest ciekawszy efekt i lubię go zostawiać na jesień. Po hortensjach Annabel zaczynają kwitnąć hortensje bukietowe. Hortensje bukietowe są tymi roślinami, które zakwitają nam później. I jest to z reguły sierpień. U niektórych może w lipcu, u mnie w tym roku było różnie. Na słonecznej rabacie już w lipcu cieszyły przepiękne, te stożkowate kwiaty hortensji Limelight, którą sadziłam w tym roku z gołym korzeniem. Natomiast te, które są tutaj na tej rabacie, zakwitły dopiero pod koniec sierpnia. I one dopiero... Niektóre są jeszcze białe, a część z nich wybarwia się na lekko różowe. I z hortensjami bukietowymi też możemy cieszyć się różnymi kolorami naszych kwiatów. Limelight zaczyna nam jako taki limonkowy, potem jest biały, potem robi się z lekkim różowym rumieńcem. Są też odmiany, które zakwitają na przykład na śnieżno-biało, tak jak Vanilla Fraise, a potem robi się taka z lekkim rumieńcem różowym, potem robi się ciemno-różowa. O hortensjach też nagram Wam to wideo takie jesienne, żeby pokazać, jak te kwiaty różnią się od tych kwiatów, które widzieliście lat. Natomiast uważam, że hortensje po pierwsze są roślinami bardzo bezproblemowymi, w szczególności hortensje bukietowe. Naprawdę niewiele z nimi trzeba robić, sprawdzają się na bardzo wielu stanowiskach. Pomimo tego, że mało z nimi robimy, to cieszą kwiatami przez bardzo długi okres czasu. Jeszcze jedna roślina, o której zapomniałam, to floksy. Floksy wiechowate, które kwitną także mniej więcej od lipca. Jeżeli ogławiamy, tutaj niestety musimy włożyć sporo naszej pracy, kwitną nam też prawie do końca sezonu. Tutaj możecie zobaczyć floks wiechowaty Dawid. Czysto biały floks. On dość późno zakwita w sezonie, w szczególności, że tutaj ma miejsce takie dość płócieniste. Z floksami jest trochę więcej pracy, bo żeby kwitły nam bez przerwy, musimy ogławiać, jeżeli floksy już nam przekwitną. Ja ścięłam floksy, te, które mam przy ściance, przed wyjazdem na wakacje chyba i zakwitły już drugi raz i ciągle jest ok. Bo z floksami jest tutaj, z tymi roślinami jest taki problem, że one kochają łapać mączniaka. W tym roku, nie mam tego problemu na floksach. Już jest na tyle późno w sezonie, że mogę to powiedzieć i może to się już wydarzyć. Natomiast ogromnego mączniaka mam na tej wysianej z nasion rudbeki. No tak była piękna, mączniak mi tam tak zaatakował, że aż mi jest szkoda. Ale tam też super. Tymi kwiatami cieszymy się od początku lipca i ciągle kwitną, tylko teraz z mączniakiem. Idę na tył ogrodu i poszukamy kolejnych roślin, które kwitną wyjątkowo długo. W moim zestawieniu nie mogło zabraknąć bodziszka Rozan. Bylina ścinacie wiosną i nic potem nie trzeba robić, a ona kwitnie od czerwca aż do przymrozków. Cały czas cieszymy się kwiatami. Oczywiście ma takie momenty, w których kwitnie mocniej, ma takie, w których kwitnie słabiej, ale kwiaty zawsze są. Jedyny problem w tym roku, ja nigdy nie miałam tego problemu, natomiast dostając tyle od Was wiadomości i komentarzy, wiem, że czasem z tą byliną może być problem. Jeżeli jest susza, jeżeli jest bardzo słoneczne miejsce, wysyłaliście mi zdjęcia przypalonych listków, roślina bardzo źle dawała radę w bardzo słonecznym miejscach z małą ilością wody, więc na to należy zwrócić uwagę. Sporo z Was napisało mi, że jednak będzie starało się przesadzić, tak jak u mnie, aby to było miejsce płócieniste, czyli około 5-6 godzin słońca. Piękna roślina zadarniająca, fantastycznie nadająca się jako dół rabaty, na przykład pod róże, pod hortensję. Ona naprawdę świetnie się sprawdza. Ja mam tutaj na przykład połączoną ją z brunerą Silverheart. Tutaj możecie teraz zobaczyć zawilce jesienne, które
które sobie zaczęły kwitnąć. Tutaj mamy świecznicę przy bukszpanach. Ona naprawdę pięknie komponuje się. U mnie też fantastycznie wyglądała obok heliotropów, begonii i gaury. Też piękne połączenie razem. A ja idę dalej. Od razu pójdziemy do tej rabaty, gdzie właśnie tam pięknie sobie daje radę z heliotropami. Za mną jest rabata właśnie z bodziszkiem rozan, z heliotropami, z gaurą i tam one kwitną. Słuchajcie, ja wsadziłam te rośliny w maju 15, nic nie robiłam zupełnie. Cały czas były kwiaty, najmniej chyba gaura, ale dużo osób z Was mi napisało, że u Was gaura kwitnie cały czas. Tutaj kwitła, ale wydaje mi się, dużo z Was powiedziało mi, że gaura u Was fantastycznie zimuje. Zobaczymy, może w przyszłym roku będzie lepiej, zobaczymy, czy przezimuje. Natomiast ja chciałam stanąć przy roślinie, która kwitnie nam od początku sierpnia aż do przymrozków. Jeżeli przezimuje Wam, to nawet od lipca do przymrozków i cały czas cieszy przepięknymi kwiatami. Fantastyczna na tło rabaty, fantastyczna jako nawet roślina solitierowa. Ostatnio dostałam takie pytanie, co zrobić, kiedy zakładam ogród i fundusze nie są duże? Polecam właśnie kupić paczkę nasion, werbeny i będzie od razu efekt. Można naprawdę zrobić fantastyczny ogród niewielkim kosztem na początku. Kilka paczek nasion, zapylacze będą zachwycone, Wy będziecie mieć kolor w ogrodzie, bo ogrody buduje się przez wiele lat. My na początku sadziliśmy malutkie rośliny i bardzo dużo rabat było takich, wiecie, otwartych. Wyglądało to dość łyso, natomiast rośliny jednoroczne czy byliny bardzo szybko dadzą Wam efekt. Byliny potem możecie dzielić i jeżeli chcecie właśnie zacząć tak oszczędnie, to uważam, że werbena patagońska jest świetnym wyborem, ale uważam, że ona jest w ogóle świetnym wyborem, bo kochają ją zapylacze, fantastycznie wygląda na rabatach, jest fantastycznym tłem dla innych roślin. Teraz ten zakątek, słuchajcie, kolejna roślina, która kwitnie bardzo długo, to powojniki. Jeżeli miałabym wybrać powojniki, które kwitły najdłużej w tym roku i kwitły dłużej niż 3 miesiące, to mam dwa typy. Bardzo długo kwitł powojnik Comtesse de Bouchot, ale nie dobił do 3 miesięcy, także nie chciałabym go tutaj, chyba tak na granicy jest wprowadzenia go, ale z powojników naprawdę bardzo długo, w bardzo dobrym okresie czasu. Następnie powojnik Polish Spirit zaskoczył mnie, ponieważ kwitnie od lipca do teraz. Oczywiście tych kwiatów teraz jest mniej, ja go nie ogławiałam, natomiast ciągle są właśnie takie przebitki fioletu tutaj na tym przejściu na pergoli, także Polish Spirit jak najbardziej. I z powojników jeszcze takich najdłużej kwitnących chciałam Wam polecić powojniki bylinowe. W ogóle to są powojniki, z którymi nie ma problemu. Po prostu wsadzacie je do ziemi, wiosną tniecie przy samej ziemi i one potem rozłażą się na rabatach i kwitną. Ja mam dwie odmiany, Arabelle i Cizaia Ptisa. Obie bardzo intensywnie kwitły. W tym momencie jest dosłownie już kilka kwiatków, ale też nie robiłam żadnego ogławiania. Natomiast też najdłużej kwitły z wszystkich powojników. Obok mnie możecie zobaczyć, jak wygląda Vanilla Fraise, czyli też hortensja bukietowa, która też fantastycznie długo kwitnie i jak bardzo zmieniła kolor. Na początku sezonu pokazywałam Wam, była śnieżno-biała, potem dostała lekkiego różowego rumieńca, a teraz jest taką prawdziwą truskawką, bo tak się nazywa Vanilla Fraise i po prostu kolor cudny. Obok możecie zobaczyć floksy i te floksy też były ogłowione i teraz ponownie kwitną. Także mamy znowu radość, końcówka września, początek października, a kwiaty ciągle są. Naszą stawkę zamkniemy chyba dwiema roślinami. Będą to jeżówki i kosmosy. Tutaj mamy jeżówki i kosmosy. Dwa typy roślin, które także będą Wam kwitły. Kosmosy nawet od czerwca, jeżówki lipiec z reguły i będą Wam kwitły. W zależności od tego, czy będziecie je ogławiać, czy nie, mogą kwitnąć Wam nawet do przymrozków. Jeżeli się regularnie ogławia, to one ciągle tłoczą kwiaty. Jeżeli się je zostawi, tak jak ja tutaj zostawiłam, bo chcę, żeby ptaki mogły pokorzystać z tych nasion, to te kwiaty są, ale one są takie już coraz mniej kolorowe, już takie, wiecie, zaczynają nam wyglądać słabiej. Oczywiście ona cały czas jeszcze jakieś tam kwiaty tłoczy swoje, natomiast ten efekt nie jest taki, jak był w lipcu, bo one wtedy są takie, wiecie, stoją, te kolory są naprawdę niesamowite. Natomiast też warto wprowadzić tę bylinę, czyli jeżówkę i kwiat jednoroczny, jakim jest kosmos, bo kosmos będzie nas cieszył kwiatami cały czas i naprawdę nie trzeba go tak bardzo intensywnie ogławiać, żeby kwitł. Ja tutaj tego nie robiłam, to są samosiejki, które tutaj co roku się wysiewają. Nie dotykałam go nawet, on się wspina po innych roślinach, trzyma się i cały czas kwitnie. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy roślin, które najdłużej kwitną w Waszych ogrodach. Koniecznie napiszcie w komentarzu.
Jestem bardzo ciekawa Waszych typów, w szczególności jestem zainteresowana tym, które róże i które powojniki kwitną Wam najdłużej. Na pewno to będzie fajne, jeżeli napiszecie, inni będą mogli skorzystać też z Waszych doświadczeń. I oczywiście dajcie znać, jakie inne rośliny kwitną u Was długo i uważacie, że się fantastycznie sprawdzają. Kwiaty kwiatami, nie można też zapominać o roślinach, które są pomiędzy nimi, bo nie można mieć tylko kwiatów. Ważne jest też, żeby czasami wzrok się uspokoił. Ważne są też rośliny o ciekawych liściach. Mam nadzieję, że takie wideo dla Was też nakręcimy, żeby powiedzieć o tym, które rośliny dają nam fajny efekt, taki liściasty. No dobra, ale na dzisiaj to już wszystko. Miało być o kwiatach. Mam nadzieję, że te porady Wam się przydadzą co do nowych roślin, które możecie wprowadzić do swoich ogrodów. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorek o 9, w czwartek o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.